Witam Państwa serdecznie w auli 4 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, w auli właśnie odnowionej, która ma przyjemność gościć wystawę filatelistyczną, najwyższej w tym roku rangi w Polsce, krajową wystawę filatelistyczną, z okazji 85. rocznicy istnienia Zakładów Azotowych w Tarnowie. Powitała Państwa uczennica klasy drugiej naszego gimnazjum, Faustyna Skolmowska. Wielkie brawa dla Faustyny, która pięknie nam zagrała. Zagrała nam arię z wariacjami francuskiego kompozytora Charlesa Dantla. I za chwilkę Faustynka zagra nam jeszcze jeden utwór. Będzie to koncert hamol na skrzypce tego samego francuskiego kompozytora. Bardzo Cię proszę. Tak jak wspomniałem, jest to wystawa poświęcona wyjątkowej rocznicy. Stąd też mam zaszczyt powitać szczególnie przedstawiciela władz obchodzącej jubileusz firmy, członka zarządu tej firmy, wiceprezesa zarządu, pana Witolda Szczypińskiego. Pan prezes Szczypiński jest tutaj jakby u siebie, ponieważ jest absolwentem 4 liceum w Tarnowie. Witam bardzo serdecznie panią prezydent Dorotę Skrzyniarz. Witam pani prezydent.
wielką przyjaciółkę tarnowskich filatelistów, która dzielnie znosi nasze pomysły, ale zawsze nas wspiera i jak się okazuje, możemy zrobić dzięki temu fantastyczne rzeczy. Bardzo dziękuję pani prezydent za wszelką pomoc do tej pory nam okazywaną. Witam naszych drogich gości z Niemiec, naszych przyjaciół, nauczycieli ze szkoły w Henef. Witam serdecznie Werę i Wolfa. Którzy jutro niestety wyjeżdżają do domu, ale przez to mieli okazję dzisiaj jeszcze tę wystawę sobie obejrzeć. Witam studentów Mościckiej Akademii Trzeciego Wieku. Witam serdecznie słuchaczy naszych zajęć, także historycznych zajęć, a jednym z tematów poruszanych na tych zajęciach była m.in. historia poczty w Tarnowie. Witam serdecznie panie. Witam serdecznie członków koła młodzieżowego. Tutaj przyszli z opiekunem, z panią Danusią. Proszę, podejdźcie tu bliżej, żeby wszyscy zobaczyli, że młodzież wśród filatelistów jednak jest. To są członkowie najdłużej trwającego chyba w Tarnowie i nieprzerwanie trwającego w Tarnowie koła filatelistycznego. Witam wszystkich filatelistów, członków Polskiego Związku Filatelistów. Witam filatelistów tarnowskich i wszystkich gości, którzy na dzień dzisiejszy przyjechali do Tarnowa. Cieszę się bardzo, że państwo są z nami i cieszę się, że w takim gronie możemy otwierać wystawę, która ma służyć nie tylko uczczeniu rocznicy zakładów azotowych, pięknej, 85 lat istnienia firmy, która ma coraz więcej do powiedzenia tak naprawdę i bardzo się cieszymy z tego powodu. Chcemy też oczywiście promować filatelistykę jako zjawisko kulturowe. Chcemy promować filatelistykę jako sposób przekazu ważnych treści intelektualnych, wychowawczych. I chcemy promować filatelistykę jako sposób na podpowiedź dla młodzieży na to, jak ewentualnie spędzać wolny czas w dzisiejszych trudnych dla nich momentach. Więc okazji do tego świętowania jest wiele i panie prezesie, myślę, że czas zabrać głos. Z tej strony uczestniczyć jako absolwent, z reguły z drugiej strony siedziałem i słuchałem. Przede wszystkim chciałem bardzo mocno podziękować filatelistom Tarnowa, że mogliśmy tą świetną wystawę wpisać w obchody 85-lecia firmy. Jednocześnie chciałem poinformować, że kulminacyjnym momentem obchodów będzie wtorek 9, gdzie będzie odsłonięty pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego i wszystkich państwa na te uroczystości zapraszam. Nasza więź z filatelistami, mam nadzieję, że będzie trwała długo i że tą imprezą wpisaliśmy się w budowę relacji, którą nasza firma będzie miała w odniesieniu także do społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Temu jubilatowi z zakładem azotowym z racji 85. urodzin pewnie będziemy wszyscy mieć okazję jeszcze nie raz składać życzenia, gratulacje i takie życzenia wszelkiej pomyślności. Bo także i ta wystawa pokazuje, że Azoty to był ten miastotwórczy czynnik, ale ten czynnik przez duże C, panie prezesie, który wpłynął na to, że Tarnów dziś ma taką pozycję, jaką ma i taką pozycję, o taką pozycję zabiegał i skutecznie ją utrwalał przez minione lata. Więc za to będziemy dziękować, gratulować i życzyć, oby kurs dalej w tym kierunku był mocno wyznaczony i efekty osiągnięte. A ja jestem pewna, że tak będzie, bo o tym decydują ludzie Azotów, a ludzie Azotów to ludzie Tarnowa. Natomiast dzisiaj ta wystawa, panie prezesie, na ręce tarnowskich filatelistów po raz kolejny podziękowania, ale ja będę zawsze dziękować, kiedy będą się takie rzeczy świetne dziać w naszym mieście. To, że tej rangi wystawa krajowa do Tarnowa
przywędrowała i ma taką interesującą tematykę, to właśnie zasługa tego, że znów Tarnowianie są we właściwym miejscu, we właściwym czasie, mają pomysły, to by być ich przyjacielem albo ich wspierać, to jest prawdziwa przyjemność. I bardzo dziękuję za takie sympatyczne określenie. W imieniu pana prezydenta miasta Tarnowa jeszcze raz gratuluję. Dziękuję za to, co już. Czekam na kolejne inicjatywy i pomysły. Ich już było tak sporo w tym roku, że nie sposób wymieniać. I prawda jest taka, nie mogło być święta największej firmy Tarnowa i regionu bez zaakcentowania w takim niewielkim symbolu pocztowym. Też zaakcentowanie, jak tu na tej sali. Jeszcze raz ślicznie dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego jubilatom, no i za inicjatywę. Pięknie dziękuję. Fabryka te trzy elementy łączy w sobie, ale Fabryka Mościcka robi to w sposób fenomenalny, fantastyczny, szczególnie widoczny w tym miejscu, w tej dzielnicy, która kiedyś była osobną miejscowością, wybudowaną właśnie wokół fabryki. I po tym bardzo dobrze widać, że związki między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem są bardzo silne. Mieszczą się w temacie naszej wystawy i mieszczą się szeroko w skojarzeniach, które można na tych, w tych gablotach, w tych eksponatach zobaczyć. Tu oczywiście są i techniczne eksponaty, rozumiane jako pokaz potęgi ludzkiego umysłu, który tworzył statki na przykład albo samoloty, ale mamy też pokaz ekosystemów, przyrody, zdrowej żywności, czyli tych wszystkich okoliczności, które towarzyszą temu, co dzieje się z cywilizacją, także współcześnie. Mamy piękno człowieka w malarstwie, mamy sztukę, mamy oczywiście sport, bo to wszystko mieści się także w wymiarze społecznym. Każdy, kto związał się z pracą fizyczną czy umysłową, musi mieć też dostęp do tego typu zdobyczy ludzkiej cywilizacji. I taka ciekawostka, którą chcę podkreślić i zaznaczyć szczególnie. W jednej z gablot są wystawione projekty znaczków wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Projekty, które już kilka miesięcy temu, bo w czerwcu na wystawie związanej z konkursem filatelistycznym, cieszyły się ogromną popularnością i wywołały zachwyt znawców problematyki. My będziemy czynić starania, żeby te projekty były nie tylko projektami, ale stały się materiałem do edycji pocztowych, ale to jest tak naprawdę majstersztyk artystyczny. To jest zasługa nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, którzy bawią się właściwie projektowaniem znaczków, tworząc z tego fantastyczne elementy. W naszej wystawie towarzyszy stoisko pocztowe. Pracownicy poczty, pan dyrektor z Tarnowa, pan dyrektor Sławomir Michoń jest tutaj na ich czele. Zabezpieczają nam jakby taki bardziej pocztowy wymiar tej wystawy, ale przy okazji tej wystawy filateliści przygotowali dwie kartki związane tematycznie z zakładami i datownik, na którego rysunku widnieje podobizna prezydenta Ignacego Mościckiego. Człowieka, który już w roku 1923 właściwie rzucił pomysł wybudowania fabryki chemicznej, a potem robił wszystko, żeby tę fabrykę wybudować. Stąd jest on, można powiedzieć, swoistym ojcem tej fabryki, swoistym ojcem tego miejsca, bo to miejsce nosi nazwę Mościce, od jego nazwiska. Panie prezesie, pani prezydent, może wygłosimy tą formułkę związaną z otwarciem wystawy, tak żeby tradycji stało się zadość. Danuta Smoła, opiekun młodzieżowego koła filatelistycznego działającego przy placówce opiekuńczo-wychowawczej imieniem Janusza Korczaka w Tarnowie, ulica Brodzińskiego 14. Dawny dom dziecka na Brodzińskiego. I w tym momencie koło już nie jest tak liczne jak kiedyś, bo placówka została podzielona na dwie placówki i naszych członków.
jednym, tak jak pan prezes tu powiedział, z najstarszych kół w Tarnowie Młodzieżowym, bo działa od 1963 roku z małą przerwą czteroletnią. A skąd pomysł w ogóle, że będzie to temat interesujący właśnie tak młodych ludzi? Przekazany z pokolenia na pokolenie, przez wychowawców, przez dawnego opiekuna koła, którym pan Józef tym kołem przez 40 lat się opiekował i potem zachęcał dzieci. Młodzież pomaga nam wspólnie działać. Mamy tu na wystawie nasze prace, Saki, Ptaki, Polski. Zapraszamy do oglądania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.